Cześć, witam. Kiedy zamieściłam film o Państwowym Instytucie Wydawniczym i zapytałam, o którym wydawnictwie chcielibyście, żebym opowiedziała, to zdecydowanie zwyciężył Czytelnik, który powstał w 1944 roku w Lublinie, ale od 1945 roku działa w Warszawie. Działa, bo podobnie jak z piwem, ukazywały się po 1989 roku artykuły, że być może upadnie, zostanie zamknięty, no i nie będzie funkcjonował. A Czytelnik to nie tylko wydawanie książek, ale to też pewna historia obyczajowa. Otóż w kawiarni Czytelnika przy ulicy Wiejskiej 12A znajdowała się kawiarnia. I w tej kawiarni był stolik, przy którym zasiadali najwybitniejsi pisarze, tacy jak Tadeusz Breza, Tadeusz Konwicki czy Gustaw Holubek, a więc pisarze, poeci, ludzie sztuki codziennie przychodzili tam na kawę i dyskutowali. To był bardzo ciekawy stolik, ciekawy intelektualnie, wymiana poglądów. O nim świetny tekst napisał Jacek Żakowski. Tekst nosi tytuł Przy stoliku w Czytelniku. Dwudziestolecie międzywojenne miało ziemiańską i stolik kamandrytów, a PRL miał stolik w kawiarni Czytelnika. Dziś oczywiście stolik ten już nie istnieje, ale pozostała jego legenda, o której pisze wielu, między innymi Jacek Żakowski. Czytelnik, no to była firma fantastyczna. Wydawała wiele książek i można było Czytelnika identyfikować z kilkoma seriami, które Wam teraz pokażę. Niestety te serie już nie są wydawane, ale książki można kupić na Allegro i gwarantują, są one gwarancją jakości, no po prostu są wspaniałe. Pierwsza seria, którą Wam pokażę, to jest seria tak zwanych głów wawelskich, właśnie sygnowana głowami wawelskimi w takim niewielkim formacie. Tu mam przykładowo, przepraszam, Konopielkę i Awans Redlińskiego, a więc seria Głowy Wawelskie. Wydawano pisarzy polskich w tej serii. Seria konkurencyjna, może aż tak nie, ale równie bardzo znana, to była seria Nike. Z Nike, ta postać Nike znajdowała się na okładce i w tej serii wydawano książki pisarzy zagranicznych. Co ja tu mam? William Faulkner, Intrus. Ingeborg Bachmann, Symulantka. Przepraszam. I Hermann Broch, Niewinni. A więc seria Nike. Ale to nie wszystko. Taka popularna, można powiedzieć, że dla kobiet, ale no, seria, którą wspominam z sentymentem, to jest seria z kotem. Tutaj jest ten kot w takim formacie, książeczki były wydawane i one, jak mówię, seria kobieca, tu mam Helenę Boguszewską, Całe życie Sabiny, ale też inne tytuły były interesujące. Widziałam na Allegro, muszę sobie kupić 10 książek właśnie tej serii z kotem za 3,99, więc jak nie wziąć. Seria z jamnikiem, czyli seria kryminalna, tu jest ten jamnik. Dzięki tej serii poznałam Chandlera i innych amerykańskich pisarzy kryminałów, a także angielskich, Darbridge'a, angielskich przede wszystkim. I to właśnie mam kilka przykładów tej serii. To jest starsza wersja, a to jest nowsza wersja. Ten jamnik tutaj jest, tak się zmienił, więc seria z jamnikiem. Konkurencją była seria Klub Srebrnego Klucza, wydawany przez Iskry. Tutaj jest kryminał historyczny, bardzo mi się podobający, czyli Córka Czasu, napisana przez Josephine Tay. Seria z jamnikiem. A więc seria Nike, seria Głowy Wawelskie, seria z kotem, seria z jamnikiem. Natomiast dziś, weszłam sobie na stronę Czytelnika Dziś, no i tam jest taka strona archiwalna, czyli tytułów archiwalnych, które można sobie kupić i zamówiłam kilka. Między innymi Maria Juszkiewiczowa, Czarodziejski Imbryczek. Chiny i Japonia. Izabela Stachowicz-Czajka.
tytuł Córka czarownicy na huśtawce. Zwróćcie uwagę na te ilustracje, przepraszam, na te okładki. No i ilustratorzy, którzy przy tym pracowali, to same sławy. Zamówiłam też przygody Sindbada żeglarza Bolesława Leśmiana w takim wydaniu. Okładka jest autorstwa, ja już Wam kiedyś chyba mówiłam, czy pokazywałam, Janusza Stannego, wydanie z 1972 roku. Jeżeli chodzi natomiast o nowe rzeczy, bo czytelnik się teraz specjalizuje między innymi dzieła zebrane wszystkie Szandora Maraja. Jeżeli lubicie Maraja, to na stronie czytelnika na pewno znajdziecie. I drugi to jest Kapuściński. Czyli cały Kapuściński, cały Maraj w czytelniku jest do zdobycia. Ale ktoś mi podpowiedział, chyba pod piwem, że ciekawa jest taka książka, Dwory ziemiańskie. Pamiętacie, że lubię ten temat. Zofia z Odrowążów Pieniążków Skąpska. Zofia Odrowąż Pieniążek Skąpska. Dziwne jest serce kobiece. Wspomnienia galicyjskie. Tak wygląda. Zobaczcie, jak pięknie tutaj jest taka na starodawny zeszyt jakiś taki zrobiona okładka. Tego jeszcze nie czytałam, jestem przed lekturą. Natomiast chyba najstarszą moją książką z czytelnika to jest ta, już kiedyś o niej mówiłam. Tu sławna ta, sławne logo czytelnika. Jest to Michał Bałucki, pan burmistrz z Pipidówki. Jest rok 50. 1950. Nie wyszukiwałam spółek jakichś innych przykładów, no bo założę się, że każdy z Was na półkach coś czytelnika ma. Warto zaglądać na jego stronę, zwłaszcza na stronę archiwalną. I taka refleksja mnie naszła, kiedy przygotowuję się do filmów o tych wszystkich wydawnictwach, że kiedyś było łatwo je zidentyfikować, bo każde miało jakąś wiodącą serię. Czy to PIF miał Ceramowską, czy inne, czytelnik miał Głowy Wawelskie, nasza księgarnia miała, nie wiem, co tam ona miała, Złotego Liścia albo Poczytaj mi Mamo. Natomiast wydawnictwo literackie miało serię Iberyjską. Natomiast teraz trudno mi identyfikować wydawnictwo z jakąś serią, oprócz wyjątków chlubnych. Wydawnictwo Poznańskie to jest seria skandynawska, no i Czarne, które ma kilka serii, które z nim identyfikujemy, oczywiście co reportaże, czy seria Sulina, taka ta w białych okładkach. A więc nie wiem, dlaczego wydawnictwa nie mają swoich takich flagowych, sztandarowych serii książek, żebyśmy wiedzieli, tak, wydawnictwo X to jest na pewno to, albo kupiłam tę książkę, to na pewno wydawnictwo X. A taka identyfikacja bardzo mi się podobała. Napiszcie, co sądzicie na ten temat, oczywiście, które książki czytelnika macie, czy lubicie to wydawnictwo. Zapraszam jak zwykle do dyskusji. Dziękuję, do zobaczenia.